My się to już z Marcinem skomplementowaliśmy jeszcze przed kamerą. Bardzo ci dziękuję. Ja się z kolei chciałem powiedzieć, że przepiękne spodnie. Cieszę się, że dzisiaj w jednym kawałku. Bardzo dziękuję. One będą jeszcze przez jakiś czas w jednym kawałku, no ale niestety ekscytacja związana z prowadzeniem licznych programów, które razem robimy, powoduje, że czasami materiał no, ma ponadprogramowe naprężenia i dzieją się wtedy rzeczy magiczne. Ale to, co jest waszą siłą, to jest spontaniczność i uśmiech, którego dzisiaj też nie brakuje. Doroto, jak to jest, że 17 rok z tym jednym facetem u boku w telewizji się udaje? Natalia Kukulska śpiewa, że wierność jest nudna. Ma rację czy nie? Nie ma racji, nie 17 tylko. Jakby policzyć 20, naszą inną telewizję, to już 25 będzie. Tylko o barwach żółto-niebieskich pomyślałem. Jesteśmy 25 lat razem i nigdy się nie nudzimy i to się nie zmieni do czasu mojego zejścia. No, albo mojego ostatecznego pęknięcia materiału w innym miejscu, bo może mi się rozerwać, nie wiem, klatka piersiowa na Nic przykład. Nic ci się nie rozerwie. Poza tym myślę, że rozrywać się dlatego, że nosisz za wąskie spodnie. Chcesz już być taki zgrabny, taki szczuplutki, taki piękny, powiedzmy że prawdę. Zamiast jeansów nosisz leginsy, zamiast powiedzmy spodni prawdę, nosisz rajstopy i dlatego to pęka. Prawda jest taka, że ja po prostu oszczędzam. I to są spodnie, które miałem na sobie jeszcze na studniówce, podczas Komunii Świętej, na swoim własnym weselu nawet, więc one już swoje przeżyły. Troszkę uzasadnione, że pękają. Oczywiście. Bardzo uwielbiam ten stand-up z wami i ten intelektualny ping-pong, który jest każdą rozmową. Tak. A teraz przejdźmy do części merytorycznej. I jestem ciekawy, jak wielki wpływ macie na każde wydanie swojego programu, bo wierzę, że można po prostu przyjść, odczytać z kartki, zadać pytania, a można powiedzieć, tego bohatera to bardzo bym nie chciał robić, ale zależy mi, żebyśmy poruszyli ten i ten temat. Myślę, że gdybyśmy nie mieli wpływu na ten program, to byśmy go już dawno nie robili, bo daleko nam od gadających głów, które czytają z promptera, to nie jest program, który ma być odtwórczy, tylko gdzieś mamy go autorsko współtworzyć, w związku z tym na tyle, na ile możemy, na ile mamy pomysły, na ile też scenariusz pozwala, no wrzucamy swoje koncepcje i najczęściej są realizowane, więc to jest jakaś tam jednak praca zespołowa, a nie dyktatura kogokolwiek. Możemy podzielić tematy w programie na te, które musimy zrobić, na przykład związane z promocją, to twój ulubiony temat, z promocją stacji, ale mamy część tematów omówionych z redakcją. Musimy to podkreślić, że my ten program robimy z ogromną redakcją, ludzi, którzy poświęcają dużo więcej czasu niż my na to, żeby ten program przygotować. My podrzucamy pomysły, mamy swoich bohaterów, też odmawiamy, jeśli ktoś nam się z jakiegoś powodu nie podoba. Na przykład nie chcemy, żeby głosił swoich opinii kontrowersyjnych na antenie. Albo ten gość był za często i chcielibyśmy go zmienić na kogoś innego. Ale tak naprawdę to jest praca redakcji i nasza. Podkreślam w tej kolejności. Trochę jest tak w waszym przypadku, że ludzie faktycznie kojarzą was w tym duecie i pamiętam taki inny duet śniadaniowy Marzenę Rogalską i Tomasza Kamela, mieli nawet swoją nazwę Rogamel i był taki z kolei inny moment, kiedy rozstawali się już z Telewizją Polską, kiedy nagle pękła taka bańka, bo ludzie myśleli od zawsze, że oni to się tak mocno przyjaźnią, że odwiedzają swoje domy, że Tomasz jest po prostu ojcem chrzestnym dzieci Marzeny Rogalskiej, a oni we dwójkę powiedzieli, nie, my się nawet nie odwiedzaliśmy, to nie była aż tak silna przyjaźń, to było coś, na potrzeby naszego programu, bo tam zawodowo dogadywaliśmy się świetnie. Jak jest w waszym przypadku? Gdzie jest ta granica tej waszej znajomości? Zaczynam się smucić, że nie mamy jeszcze swojej nazwy jako duet. Właśnie. Prowel to nie brzmi dobrze. Prowel jak Prowel była... nie brzmi dobrze. Była taka... Była taka... Tego nie jest w użyciu. W naszym przypadku no, nie da się niczego oszukać, bo nasz widz, mam wrażenie, natychmiast zauważyłby jakąkolwiek ściemę. Więc trudno byłoby udawać naszą relację na potrzeby kamery. Zresztą nawet gdyby to było możliwe, to ja bym się tym, myślę, że Dorota podobnie, bardzo szybko byśmy się tym zmęczyli, bo życie w jakiejś roli jest czymś, czego bym nigdy nie chciał robić. Nie jest też tak, że mamy nawzajem klucze do swoich domów i nagle z nienacka wracam o 23, a tam Dorota leży, ogląda sobie telewizję i mówi, zrobiłam ci kanapki, albo odwrotnie. No to jest troszeczkę za mocno, ale na obiad zdarza się wam do siebie wpaść? Powiedzmy. Zdarza się, ale rzadko, bo jesteśmy bardzo zajęci. Natomiast myślę, że żadne z nas nie przetrzymało udawania prawdziwej relacji. Ja myślę, że najważniejsze z tego wszystkiego, co nas łączy, jest to, że możemy na siebie liczyć. I to jest najpiękniejsze. Ręka na kolanie o tym myślę, że mówi najlepiej. Ja mogę Marcina dotykać bezkarnie, bo mam zezwolenie. Nawet jakbyś chciała położyć ją trochę dalej, też bym nie miał nic przeciwko temu. Nie, to już nie będzie emisji. Się, bo na drugim kolanie chodziło mi babcia o to. Nie może takich rzeczy robić.
Kochani, ta konkurencja jest coraz silniejsza. Dzisiaj był pierwszy odcinek Halo tu Polsat, programu śniadaniowego Polsatu. Niezwykłą mam dzisiaj światłość umysłu, widzę. I pytanie do Was, czy podglądacie faktycznie konkurencję? Czy może dzisiaj o tej 7.45 udało Wam się włączyć słoneczną stację? Mi się udało. Tak. Myślałem, szczerze mówiąc. Ja uważam, że należy konkurencję oglądać i często to robimy. Myślę, że to jest potrzebne i oni podglądają nas również. Zobaczyliśmy, jak przygotowano studio, jak sobie radzą nasi koledzy współprowadzący. My się znamy od lat. Często żartujemy z Krzysia Ibisza na naszej antenie. Za chwilę otrzymujemy telefon. Nie żartujcie ze mnie. Nie żartujcie ze mnie, albo słyszałem żart z moich zębów. Konkurencja jest i będzie dobrze, bo ona działa na nas stymulująco. A jakie są Twoje pierwsze wrażenia po tym odcinku? To się dowiemy i ja, i Marcin, bo jak rozumiem, Ty nie włączyłeś. Nie, ja wolałem się wyspać. Moje wrażenia są takie, że jest bardzo kolorowo. Troszkę mi to przeszkadza. Martwię się, że publiczność jest tylko dekoracją, natomiast prowadzący są takimi profesjonalistami, że radzą sobie doskonale. Ciekawa sprawa z tą publicznością. To jest taki element, który odróżnia Halo tu Polsat od innych programów, że publiczność jest w studiu na żywo. Czy Ty uważasz, Marcinie, że to jest taki element, który mógłby ubarwić Wasz program? Czy rozumiesz jego sens istnienia? Myślę, że publiczność sprawdza się w programach typu Late Night Show, gdzie jest częścią spektaklu, gdzie jest jakaś interakcja z nimi, gdzie też może zadawać pytania, może wrzucać jakieś swoje komentarze. To jest taka amerykańska tradycja telewizji wieczornej, natomiast program poranny z publicznością, ja osobiście nie sądzę, że to jest coś, czym czułbym się dobrze. Myślę, że ten program w moim mniemaniu powinien być raczej skromniejszy, kameralny, powinien być takim przysiadaniem się do widzów w ich domach, a nie robieniem porannego show, bo to nie jest moim zdaniem pora na wielkie show. To jest pora na to, żeby się z ludźmi skomunikować w bardziej prywatny, bezpośredni sposób. Myślę, że przeżyliśmy parę programów, gdzie publiczność była dekoracją i bardzo nam to nie odpowiadało. Przykład? Już nie pamiętam, ale programy, w którym to byli tylko obserwatorzy, a my lubimy te reakcje z ludźmi, rozmowy, wykorzystanie tej publiczności. I myślę, że wtedy ta publiczność ma sens. Tak cudownie się na Was patrzę, a pamiętasz jeszcze te początki, kiedy Dorotka myślała o Tobie, że jesteś nadętym dupkiem? Nie, bo ja już jestem starym człowiekiem, któremu zwężają się naczynia krwionośne w mózgu, w związku z tym ja pamiętam ledwo, co robiłem wczoraj, także kim jest ta osoba, która siedzi koło mnie? W przepięknym różu, Dorota, z którą poprowadzisz za kilka dni kolejny program. My się nie możemy doczekać, ale muszę wykorzystać tę sytuację i na koniec dopytać, co ten Marcin takiego robił, że zasłużył na taką etykietę nadęty dupek? W ogóle na nią nie zasłużył. To był mój błąd i to jest doświadczenie. Nigdy nie kieruj się pierwszym wrażeniem. Wydawało mi się, że wszedł taki facet, który na wszystkich patrzy z góry. Co no właśnie. Co jest... A zabrałaś mi żarcik. Naturalne. W dodatku emabluje wszystkie panie, co jest jego naturalną cechą, bo przecież jest Gigi. Teraz jest też panów wszystkich. Gigi Amoroso. Może wtedy się pomyliłam, ale na szczęście szybko zweryfikowałam ten pogląd i Marcin jest najlepszą rzeczą zawodową, jaka mi się w życiu trafiła. Ten zawodowy duet będziemy oglądać, o którym my teraz startujemy z Dzień Dobry. Pamiętasz taką rzecz? Jak wstanę, to przyjdę. Dobrze, to my wtedy może włączymy. 35. Zapraszamy. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo dziękuję.